Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi grupy drugiej pomiędzy Gryfem Słupsk a Wdom Świecie. Są ze mną trenerzy obu zespołów. Trener zespołu gości pan Krzysztof Urtnowski, trener gospodarzy pan Krzysztof Miller. Mecz zakończył się wynikiem 0-1. Jako pierwszego komentarz do tego meczu poproszę trenera gości, pana Krzysztofa Urtnowskiego. Bardzo. Na początku bardzo duże gratulacje i prawo dla mojego zespołu. Widzieliśmy, że przyjeżdżamy w dalekie rejony na ciężki teren, aczkolwiek na teren, który jest jak najbardziej do zdobycia, bo to jedno zwycięstwo na ten moment zespół Gryfa tutaj w tym upatrywaliśmy bardzo, bardzo dużo szans. Na pewno ciężki mecz pod kątem fizycznym, tutaj zespół Gryfa muszę pochwalić za przygotowanie. I te pierwsze 40 minut, bo one były kluczowe, było naprawdę dla nas ciężkie. Druga połowa zdecydowanie lepsza. No i cieszę się, że wyjeżdżamy stąd z trzema punktami, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz pana Krzysztofa Millera, trenera gospodarzy. Myślę, że krótko. Pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, które musimy zamienić na bramkę. No, niestety nie udało się. W drugiej połowie nie było nas tak naprawdę i przegraliśmy ten mecz 1-0. Naprawdę w drugiej połowie wyglądaliśmy słabo, nie stworzyliśmy sobie praktycznie żadnej sytuacji oprócz jednej przypadkowej. Nie mam więcej nic tutaj do dodania. Gratulacje dla drużyny gości. Tak naprawdę myślę, że na koniec mogę powiedzieć, że jak wygrywamy tutaj mecz, to z tej szatni nie wychodzimy jako mistrzowie. Tak samo jak przegrywamy, nie wychodzimy jako przegrani. To jest proces i na pewno będziemy budować zespół, żeby następny mecz wygrać. Dlaczego nie udało się stworzyć takiej sytuacji, jak pan to widzi, w której udałoby się wykorzystać nie dyspozycję bramkarza, gości, który tak naprawdę 2/3 spotkania grał na jednej nodze. Nie daliście mu szansy na popełnienie błędu. Ani jednej. W zasadzie to była jedna sytuacja przypadkowa, której tam ktoś wybił. Wszystko wam powiem. Też chciałbym wiedzieć. No nie, po prostu nie. Nie, na tą chwilę dopiero po analizie odpowiem pewnie bardziej szczegółowo, czy tak dobrze zespół gości bronił, że nie mogliśmy oddać strzału, albo po prostu gdzieś czegoś zabrakło i przegrywamy ważny mecz dla nas, ale za tydzień kolejne spotkanie. Na pewno ten przyszły tydzień będzie dla nas na pewno bardzo mocno intensywny. I przygotujemy się jak najlepiej do kolejnego spotkania. No ten, tak, no ta druga połowa była fatalna w naszym wykonaniu. Najgorsza druga połowa? Najgorsza druga połowa od początku, kiedy to jest. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jasne. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.